tym odcinku zgadujemy, kto to powiedział. Otrzymujemy tekst za kamery i naszym zadaniem jest wskazać osobę, która to powiedziała. Za poprawną odpowiedź otrzymujemy punkt. Za niepoprawną nic się nie dzieje, ale do czasu. Bo w połowie ustalimy sobie zasadę, że tracimy punkt za niepoprawną odpowiedź. Trzy ostatnie rundy są liczone podwójnie, ale poza osobą trzeba wskazać także tytuł odcinka. Plus minus. Do wygrania stówka. Wszystko jasne? A może tam ciepło? Oczywiście głosimy się po prostu. Maksymalnie mogą odpowiadać tylko trzy osoby, a reszta wyjdzie w praniu. Ja montowałem wszystkie odcinki, raczej kojarzę wszystko, więc... Nie montowałeś. To są odcinki z naszych kanałów, jak coś. Ale też mogą występować osoby, które były jako gościnnie u nas. Ja mam quiz do widzów. Kto powiedział, a może tam ciepło? Dobra, poprosimy pierwsze hasło. Dobrze, już możesz iść. O, siad, dobrze. Ej, potrafisz sztuczki? Turlaj się, to powiedziała jedna osoba. Zgłaszam się. Kto? Ja też się zgłaszam. Kurde! Dobra, jakby nie jestem pewny, no. Ale myślałem, skoro możemy strzelać, to możemy strzelać. Mam dwie osoby. Jedną osobą wulgarną jest Marek, niekiedy, jak się wkurzy, a drugą osobą jest Tomek. I to mógł być albo Marek do Tomka, albo Tomek do kogoś, byle kogo. Nie? No dawaj, to strzelam. I strzelam na... Marka! Ja to powiedziałem! Ja byłem przekonany, że to był Glęcu. Dobra. Dobra, już możesz iść, wypier... Osiad, dobrze. Dobrze mówiłeś. Turlaj się. Jaka analiza, kurde. No trudno, no, punkcik dla Glęca. Następne. I uwaga, tu będzie dialog między dwoma osobami. Będę wam pokazywała, czytając kwestię jednej i czytając kwestię drugiej osoby. Zgadujemy tylko osobę numer dwa. Mocniej, głębiej. O tak! Jezu Chryste, co tam się dzieje? To jest ogromne, ale ty jesteś... Ja byłem pierwszy? Kinder był pierwszy. Raczej obvious, to był Glęcy. Oczywiście, tak. Ja nie wiedziałem, który, ale Marek... Zawsze Glęcy, Marek jest dominujący, więc Marek... Jak to powiedziałaś, to ja w głowie miałem głos Glęca, jak to mówi, nie? Więc... Mocniej, głębiej. Tak, Chryste, co tam się dzieje? To jest ogromne, ale ty jesteś... Katapulta. Czy wszystkie teksty są pod tekstem i są wulgarne? Nie. No dobrze. Ale większość. Trójka to również będzie dialog między dwiema osobami. Którą zgadujemy? Pierwszą. Pozycja, dupa do tyłu. Lędźwie strzelają. Siusiaczek do przodu, co? Nie wiem. Ja? Glęcu. Quiz między wami to jest... Dobra, no to niech będzie Remek. Ja też cię powiem, że mówi Siusiak. Tak, Siusiak. Co to jest za film? To jest pozycja. Dupa do tyłu. Lędźwie strzelają. Siusiaczek do przodu, co? Ty masz już 3 punkty. Dwa. Ty masz jeden. Super, dobrze. Dobrze ci idzie, pamiętam. Scooby-Doo, stary, struś pędzi wiatr. Ej, to chyba ja powiedziałem. Nie? Kurde. Szumi. Kurde! No to Scooby-Doo to raczej Glęcu. Też nie? Mogę ja? Nie, już trzy osoby powiedziały. Scooby-Doo! Stary struś pędzi wiatr. Co? Nie, to nigdy bym nie powiedział. Nie pamiętam w ogóle, o co chodzi. To jest wycięte z kontekstu, nie wiem, co nie pamiętam. To nie jest wycięte z filmu? Bo tego nie było w stawce. Nie, bo my to szukaliśmy na YouTubie. Czyli to jest. To było. Aha, dobra. Ja też nie wiem, o co chodziło. Czyli nikt nie zgadł. Dobrze nam idzie. Nieźle. Mi przynajmniej. Mi też. Właśnie chciałem ci powiedzieć, nastał kolejny problem. Wiecie, co nadciąga? Krecik. To był pierwszy. Marek. Wiedziałem. Marek powiedział, jak usłyszałem krecik, to od razu. Tratwa. Właśnie chciałem ci powiedzieć, nastał kolejny problem. Wiecie, kto nadciąga? Krecik. Ej, co kiedy to było? Krecik. Stary jakieś. To było noc na gdzieś. Na tym opuszczonym. Uwaga, następne. To również będzie dialog, ale tylko wymiana dwóch zdań. Ja miałam też pieska o imieniu Suczka, a ja miałam byłą dziewczynę taką. Zgadujemy drugi tekst. Kto był pierwszy? Ja? Glęcu. Kurde! Glęcy, Glęcy może powiedzieć tylko o swojej Suczka. Jeszcze o byłej. Tu są hasła, Boże święty. Ten film cały będzie spokojny. Ja miałam też pieska o imieniu Suczka. To ja miałam była dziewczyna. 2-1-0-1-1, tak? Tak. Teraz będzie również dialog między dwiema osobami. Którą osobę? I zgadujecie teraz obydwie osoby. Jeżeli zgadniecie jedną, to macie pół punkta. Jeżeli zgadniecie obydwie, to macie punkt. Okej, to jest takie zaważyć o wygranej. Twoje rakiety są najgorsze. A twoje lądują w ogóle na morzu? A dolatują na Marsa? A ci bupę. Ja wiem! To jest budowa sań. Ja i Glęcy gadaliśmy. Udawaliśmy Ilona Maska i jeszcze kogoś. Nie, Elon i Musk! Tak się nazywaliśmy. Tak! Elon Musk. Twoje rakiety są najgorsze! A twoje lądują w ogóle na morzu? Ale dolatują? Na Marsa?
klasyk. My byliśmy za kurtyną, nie skąd miałem ja wiedzieć. A oglądałeś film? Ja oglądałem. Ja oglądam wszystkie nasze filmy. Ja to montowałem, ale też byłeś pierwszy. No. Wiesz jak to był. Ale patrzcie, większość hasła to jest Glenn Zajmanek. No. O nie, o, ale to wszystko jest takie trochę nie, znaczy przyjemne, ale nieprzyjemne. Coś, to jest pod tekstem erotycznym ponownie, to jest między Glenn Zajmanem. To ja jak nie, miałem depilowaną klatę. Nie? Kurde. Ja byłem drugi? No. Chyba to byłem ja na pustyni. Okej. Okay. Remek. O nie! Ale to wszystko jest takie trochę przyjemne, ale nieprzyjemne. Okej. Dobry tekst, no. A to było jak kobietą byłeś, nie? Okay. Być kobietą. To był piękny czas. Dzień kobiet. Piękna doba. Wszystkiego najlepszego, kobitki. Możemy jakby zaprezentować piękność Marka. Nie do zrobienia. Nie do zrobienia. Starałem się zrobić, narysować to, że jest dla mnie aniołkiem. To był jakiś odcinek. I to jest z rysowaniem chyba, to był jakiś format statyczny. Dobra, myślę, że to był Remek. Ja byłem drugi, nie? Glęcu! Tak. Jak mnie rysował. No wszystko, myślałem, że niby... Ja myślałem, że będzie trochę bardziej urozmaicona, żeby się oglądał. Żeby jakby zaprezentować piękność Marka. Nie do zrobienia, nie do zrobienia. Starałem się zrobić, narysować to, że jest dla mnie aniołkiem. Pamiętam odcinek. Ale ja podpisałem, ale on przystojny. Ale on przystojny. Przegrałem ten odcinek. Ja dzisiaj przegrałem odcinek, totalnie. Ostatni przykład, w którym nie traciłem punktu. Jeżeli mamy 0 punktów, to nie lecimy na minus. No dobra, nie możemy sobie. Gil. To będzie dialog między dwiema osobami, zgadujemy osoby numer 1. Dobra. Godnie walczyły, nie bierzesz ich? Nie, one są już w innym wymiarze, one są już w kinach. Znowu Glęcu albo Marek. One są już w kinach, no też mi się wydaje, że to albo on, albo on. I nie. Tak sobie podział raczej Marek. Glęcu, klapki spadły. Byliśmy na wyspie. Już pamiętam to hasło. Co ci noga na metr weszła do głębokości. Nie bierzesz ich? W innym wymiarze, one są już w kinach. I nie ma już, nie? Nie masz ich w ogóle. Tak, chyba, że ktoś znał. Klapek tam został, metry głębiej w tym. Nie, to odcina już. Czyli Marek, tyłeś to nie dać. Tak, od tej rundy otrzymujemy minusowe punkty. No, okej. A trzeba pomyśleć. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach dieta i skromność to cechy, które jakby są ważne, prawda? Ja wiem. Kurde, tak, sabotażysta. On mówi, prawda? Tak. Dieta i skromność to cechy, które jakby są ważne, prawda? Nie. Pamiętałem to, bo powtarzałem tą kwestię później tam, żeby ich przekonać, żeby jedli. Kurde, brzmi gratulacje. Nie. A jeden chodzi? Punkt tylko? To masz dwa, no. Okay. O, jeszcze rogi są, stary, to po jakby... Chcesz ich użyć? I ja bym je użył. Mogę wam dać podpowiedź jedną? To dawaj. To jest gość na odcinku. No. O kurde, to nie, już nie chcę zgadywać. No, mam 0 punktu, mogę zaryzykować. To brzmi jak świeży trochę. On często się jąka też tak. Ale rogi? No. Ale gdzie rogi? Nie było tego. Tak. Nie było rogi, no. Nie było. Chcę je użyć? Co były? O Jezu. Tak? Świeży. Minus 1. Dobra, ja strzelam. Kalu Halloween. Nie, było na 100% na pustyni, któryś z dzieciaków wziął drewno, jak nieśliśmy drewno z lasu. No. I przyłożył sobie je do głowy. Tylko kto? Bartek Kubicki. Zero. Hania? Tylko Hania. A już trzeba sobie to było. Co to było? Pokaż. Halloween Przemek Pro. No, jeszcze rogi są starte. Jakby chcesz ich użyć? Ja bym. No. Dobra, nawet blisko nie byliśmy. I też Halloween, ja byłem blisko. Też Halloween, ale nie Kaluch, tylko Przemek. Dobra, kolejne. To jest również dialog, zgadujemy osobę numer 1. Widzicie tam kopertę taką szarą? Szarą kopertę? Brązowo-szarą, brązowo-szarą. I ona będzie taka żółtawa. Wydaje mi się, że to może być Sabo. Ryzykować? Faustyna. Yes! Serio? No. Tak, patrzcie jak tłumaczyła przez telefon. A tak, Gratrynowa w parku. Widzicie tam kopertę taką szarą? Szarą kopertę? No, brązowo-szarą, ale... brązowo-szarą i ona będzie taka żółtawa. No jaka w końcu ma samochód? Nie masz? Kurde, grubo. 4 chyba już, nie? Ej, mega dobrze pamiętać te hasła, ja jestem w szoku. Ej, ogólna punktacja 3. 1. 1. 0. 4. Ale nie jest to gadem, nie? Nie, nic nie jest to kurna. Teraz tak, będzie tekst, a później grupa osób, chłopaków, wydaje z siebie dźwięki klasyczne dla was, więc bardzo proszę, jak ja przeczytam zdanie, to możecie wydać te... Ja już pamiętam, co to jest. Ej, jakieś typy tu przyszły. Chłopaki, trzeba to zrobić. O, ja wiem! I kto to powiedział, Szumi? No, to...
A to już ty kolejny raz to robię. Ja wiem! I potem ma powiedzieć, że to jest cisza. Ja będę kolejny jak coś, a w sumie mam 0 punktów. To ja. Nie, ja nie chcę. Dobra. Ja kojarzę, to dobra, to było na szczycie góry i był to Marek. Ale 100% ten. Ja obstawiam, że to jest albo właśnie na szczycie góry, albo na pustyni. Tam też były jakieś randomowe osoby, tam też się krzyczyły. Też myślałem na pustyni, ale to nie było to. Okej, jeśli to był szczyt góry i były krzyki gotowe, to był Glęczek, nie Marek. Kurde. Udało, nie? Dobra. Ja się zgłosiłem jeszcze się. Jako trzeci. Wreszcie nie mam pomysłu. No, ja czas. Słuchaj, że mogę zaryzykować, nie no. Na pewno to był jakiś format 24 godziny. Bo skoro idą jakieś typy, to musiało być ciemno, musiało to być takie nie wiadomo co. To nie był szczyt góry, ja już pamiętam co to było. To był szczyt góry. Ja nie odpowiadam. To była hołda, właśnie na szczycie. Czyli szczyt góry. Ktoś właśnie podszedł pod namiot. My zaczęliśmy to robić, ale kto to powiedział? No to obstawiam, że skoro nie ja, skoro nie Marek, no trzy osoby jeszcze były: Szumi, Remek i Barty. Barty raczej by nie powiedział, więc wydaje mi się. Remek. Co? Serio? Ja się zastanawiałem nad Bartkiem właśnie. Jakieś typy tu przyszły, póki trzeba to zrobić. Tego nie zdjęli, kurwa. Co jest? Już wiem, dlaczego Marek nie wiedział. Marek nie pamiętał. Ej, tak, Marek nie pamiętałem, bo oglądałem. Marek 4, 4, nie 0, 0, 0? Tak. Bo wszystko były wasze teksty. To są wasze teksty. Ale to był podkradziony tekst. Ale Szumi jeszcze nie było. Teraz musi być Szumi. Napisałem do wkładania nabojów do pochwy. Naboje to tampon. No tam, do wkładania tamponów do pochwy. Marek. Nie! To albo Remek jeszcze, albo Szumi. Ja 0 punktów, mam to strzelam. Glęcu. Nie. Glęca nie było na tym odcinku. Nie, to musi być Remek. Dobrze. Do wkładania nabojów do pochwy. Naboje to tampon. Do wkładania tamponów do pochwy. A, bo to były te kobiece produkty. Ja się zastanawiam, którym odcinkiem. Teraz to jesteście mistrzami w tym. My przychodzimy z Markiem codziennie, okej, 10 tekstów do zapamiętania. No nie? Nauczymy to. Nie, mój ram tego już nie pojmuje, stary. Okej, to jest ten boksu. Przepraszam bardzo, co pan tam robi? Czy ma pan jakieś pytania? To proszę bardzo tutaj do okieneczka, zaraz panu służę pomocą. To byłem ja, Ikea. Jak on to robi? Nie zgadnij, kto to powiedział. Powiedział to Glęcu czy Marek? Ma pan jakieś pytania? To proszę bardzo tutaj do okieneczka. Zaraz panu służę pomocą. Ja to był fajny odcinek. I się w tych maskach. No. Dobrze, ostatni za jeden punkt. Kamera dawno też nie widziała mojego ryja. Ja stary, ja już się odzwyczaiłem, nie? Nie pod. Nie wiem co mam mówić, stary. Tak się dziwnie czuję, nie? Byłem pierwszy, chyba, nie? Moim zdaniem to jest coś typu hasło Marka, bo pewnie nie nagrywał filmu przez ostatni czas, więc to pewnie był Marek, który gada z... Szumi. Ja jestem zgłoszony drugi, ale chcę wskazówkę. Ej, ale ja nie miałem wskazówki, odpowiadałeś, że Karolina powiedziała, że... Pytała się i no wziąłbym, gdybym mógł, no. Mogłeś, ale nie usłyszałem tego. A podjął nawet. Tak często nie mówię stary. Kurde, albo nie! Dobra, dziękuję. Jestem zgłoszony. No, jest, on był. Easy? Nie. Ej, a już to był mój strzał? Tak? Aha. I to teraz nie wiem. No i to chyba. Kurde. Czy to był Fifi? Nie. Mi się wydaje, a, że te trzy osoby odgadywały, że to jest multi albo dezy. Ej, racja, to może być multi albo dezy w tym filmie. Dawno też nie wiedziałam mojego ryja. Jaki chłody! Zwyczaiłem, nie? Nie wiem co mam mówić. Jak się vloga nagrywałem, no dobra, już pamiętam. Dobra! Ostatnie trzy hasła. Ostatnie trzy. To co, liczymy razy dwa wszystko. Tak. I musimy odgadnąć osobę, za co mamy dwa punkty. I film, za co też mamy dwa punkty, więc razem daje nam to 4 punkty. Każdy z nas ma jeszcze szansę na wygranie. 12 punktów do zdobycia przed nami. Dobra. Dobra, uwaga, jedynkę wciskam. Klikam dwójkę, poczekaj, przytrzymam to. Kurczaczek, hot dogczek i mafinki dwie, co? Dobra, dawaj. Ja się specjalnie zgłosiłem, mam 0 punkty, więc już zablokowałem sobie miejsce. Ej, kurde, raz! Byłem drugi. Nie, ja rozgrywam. Jaka jest twoja odpowiedź? Przyznać jeszcze raz? Na pewno nie my, ale... My nie możemy powiedzieć tak. A jest jakaś podpowiedź? Mogę wam dać podpowiedź taką, że to był odcinek nasz wewnętrzny kanałowy. A możemy zapytać, na którym kanale to było? Zgadzacie się na taką? Ja się zgadzam, że nie bardzo. Strzelam, że to mogłem być ja. Bo ja często mówię, jak coś mówię głupiego, to mówię na koniec co? Ej, że tak, że tak robię, coś rzucę przed kamerą i potem mówię co? Więc to byłem ja, uważam. Ale filmu nie trafię, no do tego pojęcia nie mam. Ja obstawiam, że to jest Marek 24 w samochodzie. Ja obstawiam, że to jest Remek 24 w aucie. Kurde! Wciskam, klikam dwójkę. Mam dwa punkty! Poczekaj, przytrzymam to.
Kurczaczek, hodoczek i mafinki dwie. Co? Tak randomowe hasła, że to dlatego, bo to był escape room. Co złego to nie ja, nie wiesz skąd to mam. Powodzenia, możesz to przekazać dalej komuś. Gratuluję, Kuba. Ja się zgłosiłem, bo nie mam pojęcia. Tak nie tracimy punktów. Ale skoro nie tracimy punktów, skąd są takie zasady, no. Ja tego nie kojarzę, ale nie byłem to ja. Nie był to raczej też Marek. Ej, bo ja bym wam chciała dać podpowiedź. O, z miłą chęcią przyjąć. To był gość. Ja wiem! Ja wiem! Ja jestem drugi! Czekaj, co to może być? Arek. Nie. Ja mam zawsze problem z jego ksywką, dlatego powiem skąd on jest, a wy poprawicie po prostu. Ekspedycja Express, Piotrula. Nie? Nie, nie, nie wiem, oddaję Kinderowi głos. Wiesz co, teraz się rozmyśliłem. Pełny głos. Końcówka zdania jednak nie pasuje do tego, co ja myślałem. No, ale skoro już jestem ostatni i mogę strzelić, to był to czajnik w filmie z zombie. Nie, nie. Ja chcę spróbować. Lećmy do wszyscy. Czy to był Kinder w Halloween? Nie. Nie pada, nie pada. Nie wiem, nie wiem, nawet nie strzelam, bo nie wiem. To złego to nie ja, nie wiesz skąd to mam. Powodzenia, możesz to przekazać dalej komuś. A, napis, ja pierdzielę. Okay. Nie, masz nie myślałem o tym. Okej. Okay. Ja myślałem o sabotażyście cały czas. Właśnie też nie patrzę. Tego filmu nawet nie widziałem. Kto ile ma punktów, przypomnijmy? 4. Ja mam 0. Ramek ma 2. 0. Ja mam 4, nie? 6. Sześć. Przynajmniej nie jestem ostatni. No to chociaż honorowy. Trójka jest nienaturalnie zabarwiona na brązowo. Na przykład jedynka bardzo naturalne są te wniecenia i zabrązowienia. Naprawdę ciężkie jeszcze. To jest... Spinałowe! Aha. To był gość. Tak. Jak to nie jest ustawione, jak tu żadnego hasła nie było mojego? To mówi jedna osoba. Gość. Gość. Dobra, nie mam zielonego pojęcia. Staram się. Nie, bo ja chcę to powiedzieć. Staram się przekazać w formie. Ja już wiem. Ktoś właśnie to chciałem to powiedzieć. To będzie film Glęca, a za to i tak punkta nie dostanę. Jezus Maria, teraz mogę wrócić i odmówić. Nie. Ej, a mogę się pierwszy zgłosić? Dobra, nie wiem. Mogę ci podpuszczam dalej. Dobra. Ej, czekaj! Nie, a czy może mi powiedzieć? A czy może mi powiedzieć? To z niego. Nie, no to jego dobra wola. Dobra. No dobra, ja odpuszczam, dobra. Bo nie wiem. Ja jest to cake or fake z Gen Z, ale jedynie albo to był świeży, albo Hania i wydaje mi się, że to była Hania. No, nie zabarwiona na brązowo. Na przykład jedynka, bardzo naturalne są te wgniecenia i zabrązowienia. No. A w trójce mam wrażenie... Jezu, przypomniałem sobie już po fakcie. Dziękuję! Szacun! Dziękuję! Szacun! Dziękuję! Wygrałeś! Co za kozak! O, słówka plikiem pójdzie!